Witam serdecznie, ja nazywam się Maciej Porstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Angela Merkel coraz częściej doznaje ataku drgawek. PiS chce zlikwidować OFE tuż przed wyborami. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz znowu nie wie, co mówi. Janusz Korwin-Mikke jak zawsze w ostrych słowach skrytykował podejście PiSu do Ukrainy. A na koniec zobaczymy, co polscy pseudokibice nawyczyniali w Bratysławie. I zanim zaczniemy, pamiętajcie, że łapki w górę i komentarze prawdopodobnie działają na algorytmy YouTube'a i wtedy filmy są lepiej polecane, więc jeśli spodoba Wam się ten materiał, to koniecznie na koniec zostawcie taką łapkę w górę i napiszcie coś w komentarzu o tym materiale. A teraz już nie zanudzam i przechodzimy do pierwszego tematu. Szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel ponownie doznała ataku drgawek. Tym razem doszło do tego podczas środowego spotkania kanclerz Niemiec z premierem Finlandii w Berlinie. Naoczni świadkowie ujawnili, że do napadu doszło podczas odgrywania hymnów w Finlandii i Niemiec, kiedy kanclerz Angela Merkel stała na podium przed urzędem kanclerskim. Tym razem drgawki nie były jednak tak silne jak w dwóch ostatnich przypadkach, które miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca. Do podobnej sytuacji doszło 18 czerwca, kiedy Merkel witała w Berlinie nowego prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, a także 27 czerwca w zamku Bellevue, siedzibie prezydenta RFN Franka Waltera Steinmeiera, podczas zaprzysiężenia nowej minister sprawiedliwości Christine Lambrecht. Tak regularne przypadki niedyspozycji kanclerz wywołują zaniepokojenie Niemców i pytania o stan zdrowia. Sama Merkel przekonywała dotychczas, że wynikało to z odwodnienia i upałów. Taka wersja wydawała się rzeczywiście wiarygodna, jeśli chodzi o spotkania z Zełenskim w siedzibie Steinmeiera, kiedy w Berlinie było wyjątkowo gorąco. W środę w stolicy Niemiec jest jednak chłodno i raczej pochmurnie. Przewodnicząca Partii Zielonych Baerbock próbowała wręcz wykorzystać kwestię zdrowia kanclerz politycznie i oświadczyła w czerwcu, że drgawki zaobserwowane u Merkel to bezpośredni efekt zmian klimatycznych i ich wpływu na zdrowie. Tak, na pewno. Tak samo to wiarygodne jak komentarz Romka Atomka pod tym artykułem. Romek Atomek. Tak się wygląda po nocy z imigrantem. No, jaka by nie była prawda, bo tego nie wiem, no to jest to mimo wszystko bardzo poważna dysfunkcja polityczna, bo już przy przywitaniu niedługo później premier Danii siedziała na krześle podczas śpiewania hymnu i już Reuters zdążył jej wytknąć złamanie politycznego protokołu. Nie bez powodu sama Merkel już jakiś czas temu ogłosiła, że nie będzie kontynuować swojej politycznej kariery, a już na pewno nie na takim stanowisku, o czym mówiłem w tym materiale, możecie sobie sprawdzić. Mimo wszystko zbliżamy się coraz szybciej do momentu, w której jej partia może zrobić z nią to samo, co PiS chce zrobić z OFE. Szybko zlikwidować. Polacy nie rozumieją problemów związanych z OFE. Takiego zdania jest Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS rząd najpierw powinien przeprowadzić wielką akcję informacyjną. Przyspieszają pracę nad ustawą, która ma przenieść aktywa członków OFE do IKE lub ZUS. Chodzi o to, by zdążyć jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Dowiedziała się Rzeczpospolita. W maju rząd pokazał projekt ustawy, która ma rozwiązać problem OFE. Zgodnie z tą koncepcją wszystkie pieniądze zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, czyli 162 miliardy złotych, zostaną przeniesione na prywatne indywidualne konta emerytalne członków OFE lub do ZUS. Domyślnie będą trafiać na IKE. Jeśli jednak członek OFE złoży specjalną deklaracje, trafią wtedy do ZUS-u. Tak czy inaczej, po osiągnięciu wieku emerytalnego będą wypłacone i powiększą emeryturę ich posiadacza. Średnio na każdego członka OFE przypada dziś niemal 10 tysięcy złotych oszczędności. Szybkie zakończenie prac nad nowymi przepisami i mówienie „patrzcie, oddaliśmy wam pieniądze z OFE” ma pomóc PiS w jesiennych wyborach, mówią informatorzy Rzeczpospolitej. O tym, że prace nad projektem idą szybko, mówił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Z końcem czerwca zakończyły się szerokie konsultacje społeczne zmian w OFE. O ile mi wiadomo, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju bardzo sprawnie przygotowuje obecnie finalny projekt ustawy do przyjęcia przez rząd, informuje Borys. Z rozmowy z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego oraz debaty publicznej wynika, że uwag nie ma dużo i nikt też nie przedstawił lepszego wariantu zmian w OFE niż zaproponowany przez premiera. Dodajmy, że część członków
OFE krytycznie ocenia kolejną rządową reformę. Chodzi o to, że rząd chce od przenoszonych tam oszczędności pobierać 15% opłatę w dwóch ratach, w 2020 i 2021. Opłata trafi do budżetu państwa. Rząd szacuje, że na przeniesienie pieniędzy na IKE zdecyduje się 80% członków otwartych funduszy emerytalnych. Zapłacą za to rządowi 8,6 miliarda złotych w 2020 i 8,4 miliarda w 2021. W sumie więc prowizja, którą państwo pobierze za przeniesienie pieniędzy z OFE na IKE, sięgnie 17 miliardów złotych. Część członków OFE mówi o skoku rządu na kasę. Gdyby tej opłaty nie było, pieniądze te byłyby uprzywilejowane wobec emerytur wypłacanych z ZUS, które są opodatkowane, tłumaczył premier Mateusz Morawiecki. Dzieje się tutaj takim pojęciem, które już w prawie rzymskim funkcjonowało. To znaczy jedna strona ma obowiązki, to znaczy musi płacić, a druga tak naprawdę żadnego skonkretyzowanego obowiązku nie ma. No, niby wam oddajemy te kasy, ale tak naprawdę to zabieramy, ale wy i tak się cieszcie, bo Platforma to gówno by wam dała. Tak mniej więcej by brzmiała wypowiedź publiczna Mateusza Morawieckiego, gdyby był jak Kevin Spacey, który przyznał się do molestowania chłopca. Szczery. You called your grandmother. Sorry. Ale nie tylko Kevin Spacey w ostatnim czasie zdobył się na odwagę i powiedział, co myśli. Bo również, co myśli, powiedziała prezydent Gdańska Ola Dulkiewicz. Niestety. Niemal każdego dnia dostawałam wiadomości o tym, że są kolejne próby samobójcze w ostatnich klasach podstawówki czy gimnazjum. Czy presja dodatkowa, którą na tych młodych ludzi wytworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie boję się użyć tego słowa. Narasta problem z uczniami, którzy ze względu na reformę edukacji nie dostali się do wybranych szkół. Prezydent Gdańska zasugerowała, że rosnąca liczba prób samobójczych to efekt działań PiS. Zadziwiła tym prowadzącą program, ale nie wycofała się ze swoich słów. Tej wiosny niemal każdego dnia dostawałam wiadomości o kolejnych próbach samobójczych. W ostatnich klasach podstawówki czy gimnazjum, powiedziała w rozmowie z Polsat News Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska dodała, że w jej mieście zabrakło miejsc w szkołach dla 1200 uczniów. Zaznaczyła też, że dzieje się to dzisiaj, kiedy wiemy, jaki jest stan psychiatrii w Polsce. Jest nałożona dodatkowa presja na tych młodych ludzi, którą wytworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie boję się użyć tego słowa, bo oni są autorami tej reformy, a każą odpowiedzialność ponosić nam, samorządom, stwierdziła. To bardzo mocne oskarżenie, zwróciła uwagę prowadząca program Agnieszka Gozdyra i sparafrazowała jej wypowiedź. Mimo to Dulkiewicz nie wycofała się ze swoich słów, ale tak jest, broniła się. I dodała, że dziennikarka bardzo dobrze ją zrozumiała. Trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, podkreśliła prezydent Gdańska. Mogą skutkować próbami samobójczymi i mówi pani, że, no, że winne są tutaj problemy, które generuje rząd PiS. Jeśli dobrze rozumiem, bardzo pani, dobrze pani myślowe. Rozumie. No, jak się pewnie domyślacie, na liczne reakcje nie trzeba było za długo czekać. Kazimierz Smoliński. Wypowiedzi prezydent Dulkiewicz są coraz bardziej oderwane od rzeczywistości. Rozumiem, że to próba przykrycia niewygodnego tematu, jakim jest doprowadzenie do zdewastowania Westerplatte. Ta wypowiedź jest skrajnie żenująca. Wstyd, Kataryna. I pamiętajcie, to jest ta pani, która nie chce dzielić, ale łączyć. I w ogóle jest nową jakością w polityce. Faktycznie nową, bo o samobójstwa dzieci nikt do tej pory przeciwników politycznych nie oskarżał. Andrzej Gajcy. Obwinianie rządu przez Dulkiewicz za wzrost prób samobójczych dzieci jest dowodem na to, że w polityce nie ma żadnych hamulców. To jest język, którego nie powinno być w życiu publicznym. A potem bijemy się w piersi, jak dochodzi do takich tragedii jak zabójstwo prezydenta Adamowicza. Ale, to tylko Twitter. Są też komentarze pod artykułem na WP, a jak wiadomo WP jest raczej za Tuskiem. Zobaczmy, co tam piszą. Coraz bardziej ta kobieta mnie irytuje. Zajmij się Gdańskiem, kobieto, od strony gospodarczej, jak tam oczyszczalnia ścieków. Najbardziej irytująca baba na stanowisku. Małpka w butelce czeka i Tusk na białym koniu na melanż kroczy. Sama nie przygotowała miejsc dla uczniów, mimo że wiedziała, że będzie ich brakować. I to ma być prezydent dużego miasta? Dziwię się, że świętej pamięci Adamowicz miał do niej takie zaufanie i tak wysoko ją oceniał. Ta kobieta nie dość, że nie potrafi się wysłowić, to jeszcze się kompromituje na każdym kroku. Z chwili na chwilę utwierdzam się w przekonaniu, że z nią jest coś nie tak. Pani Dulkiewicz w swojej głupocie chce przebić Bolesława Mundrego. I tak dalej, i tak dalej. A jeszcze nie tak dawno temu w tym materiale mówiłem o jej innym faux pas, jak na Twitterze, w
poparła dziewuchy, czy jakoś tak się nazywała ta organizacja, czy stowarzyszenie, czy jakaś tam grupka dziewczyn, które wprost na marszu LGBT, w którym promowały równość, wolność, tolerancję, ewidentnie bezcześciły chrześcijańskie wartości. Później nie za bardzo umiała się z tego wytłumaczyć, przez to jeszcze bardziej się pogrążyła, ale to wszystko macie w tym materiale. No i ta sama prezydent Gdańska, pani Dulkiewicz, wygrała wybory w pierwszej turze. No i oczywiście Korwin-Mikke zdążył się już o tym wypowiedzieć. A nie, czekajcie. To o rzezi wołyńskiej. Ale blisko. Powiedzmy jasno, PiS jest amerykańską agenturą i Ameryka w tej chwili popiera Ukrainę, w związku z czym nie wolno atakować Ukrainy w żaden sposób, to jest normalne. Powiedzmy jasno, PiS jest amerykańską agenturą. Ameryka popiera w tej chwili Ukrainę, więc nie wolno atakować Ukrainy w żaden sposób. Za Sowietów również nie można było atakować przyjaciół sowieckich, na przykład Egiptu, napisał na Facebooku Janusz Korwin-Mikke. Dokładnie 76 lat temu, 11 lipca 1943 roku, doszło do krwawej niedzieli. Był to kulminacyjny moment ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Ukraińska powstańcza armia UPA dokonała skoordynowanego ataku na naszych rodaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, chorochowskim, kowelskim oraz łódzkim. Tej rocznicy swój wpis poświęcił Janusz Korwin-Mikke. W tym właśnie kontekście polityk nawiązuje do polityki Prawa i Sprawiedliwości wobec Ukrainy. Powiedzmy jasno, PiS jest amerykańską agenturą. Ameryka popiera w tej chwili Ukrainę, więc nie wolno jej atakować w żaden sposób. I podkreśla, że za sowieckiej okupacji było tak samo. A w dzisiejszych czasach, w czasach powszechnego dostępu do internetu, ludzie pamiętają o rzezi wołyńskiej i chcą, żeby tego nie zamazywać w imię celów politycznych, zauważa. Chciałbym przypomnieć o jeszcze innym wydarzeniu geograficznie bardzo zbliżony. Minęła właśnie 173. rocznica rzezi galicyjskiej, tak zwanej rabacji galicyjskiej, gdzie wymordowano w okrutny sposób, tnąc piłą na pół polską szlachtę. To polscy chłopi to robili. Rabacja galicyjska była z powodów gospodarczych, a rzeź wołyńska była z powodów nacjonalistycznych. Jest rzeczą zdumiewającą, że akurat Unia Europejska, która też w ramach walki z Rosją popiera Ukrainę, jakoś też nie chce słyszeć o żadnej rzezi na Wołyniu. I w gruncie rzeczy popiera nacjonalizm banderowców. Czytamy we wpisie Korwin-Mikke. Polityk przyznaje, że nie ma najmniejszej ochoty brać udziału w popieraniu Ukraińców. Uważa, że każda z podejmowanych prób kończyła się dla nas fatalnie. Przynajmniej na zachodniej Ukrainie niezbyt nas lubią. W kręgach zbliżonych do narodowców Bandera jest ukraińskim bohaterem narodowym. W ogóle za krytykowanie Bandery idzie się na Ukrainie do więzienia, więc jest to już państwowy bohater. Bardzo się cieszę, że Ukraina ma kłopoty z Rosją i że 4/5 wojsk ukraińskich musi być na granicy wschodniej, a nie na granicy z Polską, bo to Ukraina rości sobie pretensje do Zasania, Chełmszczyzny, do Łemkowyny, do Bieszczad, które uważa za ziemie ukraińskie. To rzeczywiście były ziemie mieszane. Wcześniej nie było ostrej granicy. Granicą była wiara, pisze lider partii Korwin. Są to tragedie, które, mam nadzieję, nie będą się już powtarzały, ale nie można o nich zapominać. To, że PiS stara się zapomnieć chyba i o jednej, i o drugiej rocznicy, bardzo niedobrze świadczy o samym PiSie. To jest partia, która kłamała jeszcze przed wyborami. Powoływała się na rzeź wołyńską, wykorzystywała ją w propagandzie wyborczej, a teraz podwinęła ogonek pod siebie i na polecenie Waszyngtonu siedzi cicho. Kończy swój wpis Janusz Korwin-Mikke. Z tej granicy między jednym i drugim. Granicą była wiara, tak naprawdę. Wiara prawosławna, potem unicka na Ukrainie. No i niby wszystko ładnie, pięknie, ciężko się z nim nie zgodzić, nie? Tylko czy przypadkiem to nie na pisowskim TVP w dniu rocznicy leciał Wołyń? A TVP Info cały dzień poświęciło właśnie upamiętnianiu w Warszawie tego wydarzenia? Czy ktoś tu przypadkiem troszeczkę nie przeinacza faktów pod swoją narrację? Nie wiem, ja się tylko pytam. W każdym razie, skoro już o rzezi mowa, no to zobaczmy, jaką rzeź zrobili polscy kibice w Bratysławie. W Bratysławie doszło do bójki pomiędzy pseudokibicami Krakowi, a Jasku Amsterdam i lewskiego Sofia. Słowacy są oburzeni, że stolica tego kraju została areną walki chuliganów. Jak informuje serwis Prawda SK, na Starym Mieście w Bratysławie doszło do masowej bitwy pomiędzy zagranicznymi kibicami piłkarskimi. Z ustaleń policjantów wynika, że w bójce udział brali pseudokibice Krakowi, a Jasku Amsterdam i lewskiego Sofia. W ruch poszły m.in. krzesła i ogrodzenia z restauracyjnych letnich ogródków. Media opisują to zdarzenie jako
regularna wojna. Policja zatrzymała 94 osoby. Część ulicy jest zdemolowana, są tam obecne policyjne oddziały prewencji, a miejsce zostało odgrodzone taśmami, przekazał słowackim mediom świadek zdarzenia. Kilka osób zostało rannych. Oburzony zachowaniem pseudokibiców jest burmistrz Bratysławy Matus Valo. Nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy łączą sport, rozrywkę lub relaks z przemocą i zniszczeniem wszystkiego, co im przeszkadza. Nigdy, powiedział słowackim mediom. Stare miasto ma być szybko uprzątnięte po zamieszkach pseudokibiców. Monitorowane będą uszkodzenia wyrządzone przez osoby uczestniczące w bójce. Zapewniamy, że wszystko zostanie uprzątnięte. Wyeliminujemy te uszkodzenia, zapewnił burmistrz. Kibice Krakowi i Jajasku byli w drodze do Dunajskiej Stredy, gdzie w czwartek pasy zmierzyły się w meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy z miejscowym Dakiem. Z kolei Lewski Sofia rywalizował ze słowackim MFK Ružomberok. Bydło, bydło. O ile do samych ustawek pseudokibiców nie mam w ogóle nic kompletnie. No jeśli chcą, no to niech organizują sobie te ustawki w jakimś bezpiecznym miejscu. Jeśli każdy z uczestników się na to zgadza, no to w czym mam widzieć problem? Problem zaczyna się wtedy, kiedy robią to w centrum miast, podczas gdy przechodzą tam inni ludzie postronni, narażają ich bezpieczeństwo i wszystko demolują dookoła. Wtedy to już nie jest zbyt w porządku. A na koniec standardowo drętwy suchar. Przychodzi Żyd do Chińczyka i się pyta: ile wy możecie dziennie uszyć tych czarnych biustonoszy? A no tak 100. A ile za to weźmiecie? No tak 15 zł. A no to biorę całą roczną produkcję. I po roku Żyd przychodzi do Chińczyka się rozliczyć, no i Chińczyk się go pyta: panie, a po co panu było tyle biustonoszy? A no widzisz pan, no, tu przyciąłem, tu skróciłem, tu obszyłem, no i sprzedawałem jako jarmułki po 50 zł sztuka. Tego drętwego suchara podesłał Jędrus Jan 69, za to serdecznie dziękuję i oczywiście dostajesz Złotego Ryszarda. A jeśli ty też chcesz dostać Złotego Ryszarda, to pamiętaj o tym, żeby napisać suchara w komentarzach. Ja tymczasem, zanim się pożegnam, przypominam raz jeszcze, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli seria Przegląd Wiadomości wam się podoba. No i napiszcie w komentarzach, co w ogóle o niej sądzicie. Ja tymczasem się już będę żegnał i do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!